Dzień dobry Państwu. W momencie, kiedy wypowiadam te słowa, mija dokładnie rok od debaty Cyberpunk 2077, jak gry mogą promować polską kulturę za granicą. I w związku z tym mamy dla Państwa szczególnego gościa, Agnieszka Borysiuk, która, część Państwa na pewno pamięta, brała udział w tamtej debacie. Agnieszka jest menadżerką do spraw PR-u i rozwoju biznesu w firmie Longterm Games. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo miło mi znowu ponownie gościć, szczególnie, że oprócz tego, że mija rok od debaty, co praktycznie mija rok od premiery sławnej bądź też niesławnej, o której dzisiaj rozmawiać będziemy. Tak, zmieniłam w międzyczasie barwy, jestem jeszcze bliżej game devu, więc mam nadzieję, że trochę więcej tych insiderskich opowieści będę mogła przekazać Tobie i Państwu oczywiście. Właśnie, ponieważ będziemy rozmawiać o tej słynnej premierze i o tym, jak wygląda świat gier po cyberpunku. Z tego, co pamiętam, jeżeli mogę oczywiście zdradzić takie subtelności, które gdzieś tam między nami padły, to pamiętam, że ty grałaś jako ta klasa korporacyjna w grze, dobrze pamiętam? Tak, owszem, tak. Bardzo dobrze pamiętasz. Chyba, że po prostu jeszcze raz prześledziłeś sobie naszą debatę i przypomniałeś sobie temat. Tak, zresztą ja przeszłam cyberpunka z uśmiechem na ustach i bardzo miło spędziłam zeszłe święta właśnie z cyberpunkiem, gdyż z tego, co pamiętam, to samoizolowałam się i w ogóle wtedy ten pandemiczna sytuacja była dosyć napięta, więc pojechałam na święta trochę później do domu i faktycznie bardzo mi ten czas samotnych świąt w cyberpunku mielił, może między innymi dlatego, że ja grałam na PC-cie i te wszystkie błędy techniczne mnie trochę ominęły, ale samo przechodzenie gry wspominam bardzo dobrze i na pewno jeszcze do niej wrócę. Może jeszcze nie teraz, ale myślę, że do tego dojdziemy. No, uprzedzasz moje pytania straszliwie, bo chciałem cię podpytać, czy grasz jeszcze? Czy to jest ten moment, w którym do tej gry wracasz? Bo ja nie ukrywam, że wraz z tymi kolejnymi łatkami zdarza mi się wrócić do Cyberpunka. Natomiast to, co chciałbym cię zapytać, no właśnie, no bo rok po premierze jesteśmy. Co się takiego stało przez ten rok, że świat Cyberpunka nie pokochał? Och, bardzo, bardzo szerokie pytanie zadałeś, powiem ci, bardzo rozległe, więc podzieliłabym je na jakieś części, ale w ogóle wracając do tego, czy ja do cyberpunka na razie wracam? Nie, nie wracam, między innymi dlatego, że moja doba ma tylko 24 godziny i generalnie do produkcji wracam rzadko, tak jak wracam rzadko do seriali i do filmów, ponieważ no, mam całą gigantyczną kubkę wstydu. Obiecałam sobie, że do cyberpunka wrócę. Na samym początku już wiedziałam, że będę chciała przejść tę grę różnymi ścieżkami rozwoju postaci, ale jako, że wydarzyło się, co się wydarzyło podczas premiery i po prostu gra wyszła za wcześnie, no co się będziemy oszukiwać, gra wyszła za wcześnie, to się wydarzyło. A co w międzyczasie producent zdążył zrobić, żeby tę grę naprawić, no to jest lista ponad tysiąca łatek, usprawnień i drobnych czy mniejszych czy większych poprawek, które zostały do gry wprowadzone, no ale gra po prostu wydana została za wcześnie. Gra została wydana z błędami bardzo dużymi i gracze po prostu rozczarowani produkcją po tak nakręcanym hypie byli. No cóż mogę więcej powiedzieć. To był powód, dla którego Cyberpunk niestety rozczarował i natrzepnięta też została reputacja studia. No ale tam jeszcze po drodze zdarzyło się, myślę, parę błędów, jak chociażby obiecywanie darmowych DLC-ków, które miały być rozległe i fascynujące i rewelacyjne i miały nam trochę zrekompensować tę grę, która faktycznie obfitowała wszystkie bugi, błędy optymalizacyjne. Nie wiem, czy na jakiej platformie grałeś, bo przepraszam, nie pamiętam. O, tu Guinness postanowił ja jestem uskutecznić graczem, mycie. Jestem graczem konsolowym, ale niestety tej starszej generacji, chociaż powiem ci taką ciekawostkę, że nie wiem, czy jestem urodzony pod jakąś szczęśliwą gwiazdą, ale no naprawdę mój egzemplarz, a pamiętam, że kupowałem w dniu premiery, był jakoś od tych błędów może nie tyle wolny, co rzeczywiście nie doświadczałem tego, co doświadczali gracze, którzy tak bardzo się skarżyli, że ta moja edycja rzeczywiście była jakaś taka. Zresztą no, nawet pamiętam, jak rozmawialiśmy w czasie tej zeszłorocznej debaty, to obydwoje tej gry broniliśmy i ja w gruncie rzeczy jestem skłonny bronić jej w jakimś tam stopniu dalej. Wiesz co, ja w ogóle ja uważam, że to jest świetna produkcja, która po prostu wyszła za wcześnie, a jeśli chodzi o sam CD Projekt Red, to ja myślę, że im się już naprawdę dostało. Jakby przez ten rok było wypowiedzianych tyle słów w ich kierunku i trochę, myślę, że nawet nie trochę, najwięcej, co może dziwić ze strony właśnie polskich mediów,
Guinness na swoje jest tradycyjne miejsce. Słyszałam, że Państwo bardzo Guinnessa polubili, także no nie mogłoby się odbyć bez udziału mojego współlokatora Guinnessa. No niemniej, wracając, polskie media faktycznie suchej nitki na CD Projekcie nie zostawiły, mimo że najpierw to były pierwsze osoby, które słodziły producentowi Cyberpunka na wszelkie możliwe sposoby, żeby tylko wbić się na ten pokaz przedpremierowy, żeby dostać bluzę, a później jak wyszło, no to faktycznie tych negatywnych recenzji ze strony polskich mediów było bardzo dużo, więc no, gromy się posypały i na pewno długo jeszcze będą panowie i panie z CD Projekt Red to zaufanie odbudowywać, a szczególnie, że z wysokiego konia spadano. I nie wiem, czy będziemy rozmawiać o powodach, bo to można by bardzo długo rozmawiać o tym, ile lat był nakręcany ten hype marketingowy, jakie były powody wydania tej gry za wcześnie, bo tych powodów na pewno było bardzo dużo. Między innymi obietnice wobec inwestorów, między innymi cała kampania marketingowa, no bo pamiętajmy, że oprócz obietnic, które jakby nie zostały spełnione w tej warstwie technicznej, no to jeszcze do tego wszystkiego były dokoptowane marketingowe kampanie typu napoje z różnymi nakrętkami i nie tylko. Billboardy, kampania ATL-owa, kampania BTL-owa, premiera telewizyjna. I przesuwanie w którymś momencie po raz kolejny tej premiery po prostu myślę, że no, że było może niemożliwe, może było możliwe, no jakby tak czy siak wiadomo było, że będzie źle i chyba wybrano po prostu to zło, które uważano za mniejsze. Pamiętajmy, że jeszcze przed premierą Cyberpunka zakupiono 8 milionów egzemplarzy gry w preorderze, więc ta gra już na siebie zarobiła praktycznie jeszcze przed jej wydaniem. No i myślę, że ze względów też takich stricte finansowych po prostu stwierdzono, dobra, wydajemy i będziemy łatać. No a przez ostatni rok wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment, w którym załatano ją tak do końca. Bo chociażby o tych DLC-kach. W DLC-kach, o których zaczęłam mówić, na samym początku obiecywano nowe mapy, rewelacyjne wątki, niedokończone, które miały być dokończone, jakieś dodatkowe fabularne ścieżki. A z tego, co kojarzę, otrzymaliśmy samochód, kilka nowych ciuszków i alternatywny wygląd Silverhanda, więc no nie za wiele. No z drugiej strony każdy gracz, taki może mniej casualowy, chyba gdzieś z tyłu głowy miał, że niemożliwym jest, żeby teraz twórcy skupili się na jakimś dodatkowym odkrywaniu rewelacyjnych części mapy, których wcześniej widzieliśmy, bo po prostu tych takich konkretnych błędów technicznych do naprawienia jest tak dużo, że oni musieli się na tym skupić. No i myślę, że jeszcze z pół roku poczekamy, może nawet więcej, żeby tę grę otrzymać w takiej postaci, jaka była nam obiecywana. No właśnie, bo zastanawiam się nad tym, o czym ty troszeczkę wspomniałaś, czyli o tym, czy CD Projekt jest jeszcze w stanie gdzieś odkupić się w oczach graczy, bo mamy jednak w historii gier takie przypadki, takie tytuły, które gdzieś tam pomimo złego, a wręcz czasami nawet fatalnego startu, no tak było chociażby z Falloutem 76. No Man's Sky. Z No Man's Sky, dokładnie. Myślisz, że oni są w stanie jeszcze ten swój wizerunek przywrócić? No bo pamiętam też z drugiej strony ten case Wiedźmina, którym tam też ten koń słynna Płotka, dobrze pamiętam? Ja nie jestem Wiedźminowy. Płotka. Nie jesteś Wiedźminowy? W ogóle nie. Powinieneś być. Spełniała się na dachach, co nawet tak. Chyba pamiętam, że trafiło na jakieś puzzle. No ale właśnie, co CD Projekt według ciebie mógłby zrobić takiego, żeby gdzieś tam to złe wrażenie zatrzeć? Łatać i nie obiecywać gruszek na wierzbie. I wydaje mi się, że w ogóle, jeśli chodzi o wpływ, jeśli można mówić o pozytywach tego, co się stało na branżę, no to generalnie chyba zostanie ukrócone to obiecywanie gruszek na wierzbie, do którymś momencie ta branża sama zaczęła obiecywać nawet sama sobie jakieś niemożliwe do zrealizowania obietnice. I nawet technologiczne ograniczenia, których my jesteśmy jako gracze świadomi, sprawiały, że to jakby z założenia były granice nie do przeskoczenia i poprzeczki nie do przekroczenia. Bo jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, żeby ta gra naprawdę mogła nas aż tak zachwycić i oferować coś tak niesamowicie nowego, szczególnie, że ona wtedy wychodziła jeszcze na stare generacje. I tutaj nie wiadomo, jakich ochachów, zachwytów być nie mogło. Obiecywała świetną fabułę i moim zdaniem obietnicę spełniła. Obiecywała fajne prowadzenie tych wątków.
obiecywała Silverhanda, który faktycznie był postacią moim zdaniem rewelacyjną i kilka tych obietnic spełniono, no ale sama siebie przeskoczyć nie może. Co mogą zrobić? Moim zdaniem załatać grę i skupić się na następnych świetnych produkcjach. Mówi się o wprowadzeniu multiplayera do takiej gry jak Cyberpunk, która jest jeszcze nie załatana, więc fajnie byłoby ją wprowadzić dopiero w momencie, kiedy ta gra załataną będzie. Dobrze byłoby wesprzeć tę grę tak, żeby ten ogon sprzedażowy faktycznie był co najmniej tak długi jak w Wiedźminie, już kiedy ta gra będzie załatana. Bo pamiętajmy, nie jesteś Wiedźminowy, ale CD Projekt Red nie stoi tylko Cyberpunkiem, tak? Jakby dalej Wiedźmin 3 sprzedaje się rewelacyjnie i dalej, mimo że gra miała swoją premierę w którym 2015 roku, z tego co pamiętam, to dalej jest świetna produkcja i ona jest cały czas wspierana, miała dwa rewelacyjne DLC-ki. I to zaufanie, no z tym Cyberpunkiem oni już posypali głowę popiołem i chyba już wszyscy wiemy, że no wyszła za wcześnie, no co zrobić. I faktycznie przez ten rok naprawdę tych gromów spadło na CD Projekt Red tak dużo, że pozostaje nam tylko czekać. Ale mam naprawdę wrażenie, że jeżeli już, kiedy już ta gra zostanie załatana, a najbliższa łatka jest, taka duża łatka jest zapowiedziana na pierwszy kwartał 2022, no to powoli to zaufanie odbudowywanym będzie. Szczególnie, że już w ciągu ostatniego miesiąca, dwóch, pojawiło się chyba 30 czy 40 tysięcy nowych recenzji, chociażby na Steamie, i są te recenzje w zdecydowanej większości pozytywne. Więc mi się wydaje, że to już się zaczęło. Już ludzie odpalający tę grę widzą dużą poprawę. I tak jak na samym początku byli rozczarowani, tak teraz dostrzegają to, czego nie dostrzegali przez błędy techniczne, które były faktycznie dla niektórych nie do przeskoczenia. No mówię, ja na nich nie natrafiałam, na jakieś takie bugi, które na przykład sprawiały, że musiałam się bardzo mocno cofać w rozgrywce. Były to raczej takie uśmiechliwe rzeczy, jak ludzie spełniający się na samochodach albo tłum, który się bardzo dziwnie zachowywał. Co jeszcze tam, gdzie niegdzie ma miejsce, z tego co wiem. No ale nie miałam takich jakichś zupełnie niszczących mi fabułę błędów. No ci, którzy mieli, no ciężko było nie być lekko rozczarowanym, jeśli wydaje się na grę 200-300 zł. Obiecywane jest jakieś 300 godzin rewelacyjnej rozgrywki, a dostajemy godzinną przeprawę przez masę błędów i niedoróbek, które utrudnia nam po prostu pójście dalej. No jakby to było chyba nieuchronne. No właśnie przy okazji odbioru tej gry przy premierze, moim zdaniem doszło do jakiejś takiej chyba jedynej w historii gier sytuacji, bo ja miałem wrażenie, że pisma czy redaktorzy różnych serwisów zajmujących się grami bronili gry czasami wbrew tym bugom i wbrew tym glitchom, powtarzając, że to jest wszystko do naprawienia. Z drugiej strony gracze celowo zaniżali te oceny na serwisach internetowych. Teraz mam wrażenie, że jest zupełnie inaczej, że znowu gracze gdzieś odzyskują wiarę w Cyberpunka, natomiast sami redaktorzy są zmęczeni już tą ciągłą obroną, już troszeczkę skończą mi się argumenty. Przeciwne, prawda? Redaktorzy są źli. Nie, redaktorzy są źli, już ci mówię. Dlaczego? Dlatego, że te początkowe zachwyty, ochy i achy redaktorów wynikały między innymi z tego, że redaktorom i też często influencerom maści wszelaki udostępniono tylko i wyłącznie wersję PC-tową. Nie udostępniono wersji na stare generacje, więc po prostu redaktorzy poczuli się oszukani i ja się im jakoś mocno nie dziwię, ale jest to absolutnie po stronie CDP-u, który już przeprosił. I to jak, w jaki sposób przepraszał, też mam wrażenie, że na samym początku no to obrał chyba trochę złą strategię, znowu obiecując trochę gruszek na wierzbie, bo miał być wielki patch. Przypomnę, że pierwszy patch został zaimplementowany, tak jak premiera miała miejsce 10 grudnia, to już 11 grudnia mieliśmy ten duży patch. No i następny miał być wielką odmianą i naprawą masy błędów, a wcale tak nie było. Więc mieliśmy znowu taką spiralę obietnic. A jeśli chodzi o graczy, no to jest naprawdę świetna produkcja. Zresztą niedawno z czwartku na piątek miała miejsce Gala The Game Awards i tam Cyberpunk w dwóch kategoriach, tych takich związanych stricte z fabułą i historią, nominowanym był. I myślę, że nie bezpodstawnie. To jest naprawdę świetna produkcja. I dalej uważam, że po prostu wyszła za wcześnie. A z jakich powodów? No to fajnie byłoby kiedyś bardzo szczerze porozmawiać o tym z
z szefostwem. Kilka tych wywiadów było, ja myślę, że powodów dużo by tu wymieniać, no ale my prawdopodobnie wydaje mi się, że wybrano z grubsza mniejsze zło, wiedząc już, że czasu się nie cofnie i że źle obliczono pewne rzeczy i trochę za dużo naobiecywano. Mm-hmm. To złapię się w takim razie dwóch wątków, które poruszyłaś, właśnie tej komunikacji, bo to też był taki element, taki kontekst, który sprowadził na CD Projekt dużą falę krytyki. Czy twoim zdaniem tą komunikację dało się poprowadzić troszeczkę lepiej? Bo ja tutaj chciałbym przypomnieć, że CD Projekt był wyróżniany przez graczy, przez odbiorców właśnie jako taka firma, która w przeciwieństwie do innych gigantów tej branży jawi się jako bardziej otwarta na potrzeby swoich użytkowników. Tymczasem tutaj znowu w tej komunikacji mam wrażenie, że no nie wszystko się udało, że czasami te obietnice właśnie poszły za daleko, co znowu przekuło się na kolejną falę frustracji i złości. Wiesz co, bo teraz zastanawiam się, o czym mówisz, mówiąc komunikację, o czym mówimy o komunikacji już tej takiej kryzysowej, czyli przeprosiny maści wszelakiej i obietnica poprawy gry wedle wskazówek graczy. No trudno tam było poprawiać grę wedle wskazówek graczy, bo to trzeba by poprawiać bóg za bugiem, że tak powiem. Ale czy mówisz o samej kampanii marketingowej? Bo z takiego stricte marketingowego punktu widzenia to kampania była rewelacyjna. Zresztą ona też zgarnęła sporo nagród. I tutaj jakby, czy to było adekwatne do produktu, który ostatecznie był po prostu jeszcze niegotowy, no to inna sprawa, ale sama kampania była rewelacyjnie łączącym różne kanały marketingowe tworem. Była świetna, była przecież ta kampania telewizyjna, tak? Ta premiera telewizyjna. I różni influencerzy w to zaangażowani i różne marki, bo to nie tylko, tak jak wspominałam na początku, to nie tylko kwestia samego produktu, ale różnych produktów, które dookoła miały różne promocje, tak, etykiety, jakieś dedykowane linie produktowe, był przecież merch cały, czyli te wszystkie bluzy, kurtki, buty, nalepki, naszywki, plakaty, no tam było milion różnych rzeczy, które były przygotowane na wystartowanie 10 grudnia, no i to musiało, jakby, no ten marketing trochę zjadł sam siebie, no niestety, ale sama kampania uważam naprawdę była poprowadzona rewelacyjnie. No z drugiej strony mi to się wydaje, że zapominamy trochę, że to nie jest pierwsza produkcja, która była przehypowana. Czyli ta kampania marketingowa faktycznie naobiecywała tyle, że trudno było te oczekiwania spełnić. Był Anthem. Nie wiem, czy kojarzysz taką grę. Pamiętam. Tam też gra, która też jest właściwie martwa. Martwa, oczywiście, że tak. Mass Effect Andromeda bodajże. Było jeszcze kilka takich produkcji, które no, które jakby, gdyby nie tyle obiecywano, to byłyby oceniane zdecydowanie lepiej. No tutaj budując hype od 2012 roku czy 2013, wiadomo było, że trzeba góry przenieść i osiągnąć nieosiągalne. I mi się wydaje, że tak jak gracze casualowi faktycznie na ten hype train wskoczyli i dziennikarze growi, co zaskakujące też, tak dużo doświadczonych graczy chyba gdzieś z tyłu głowy miało taką lampkę, to niemożliwe. No właśnie, nawet te ograniczenia technologiczne i finansowe, o których wspominałam na początku, no jeszcze nie są do przeskoczenia. Ta gra obiecywała takie rzeczy, że już w którymś momencie, nawet oglądając te zapowiedzi, wiedziało się gdzieś tam z tyłu głowy, że no to naprawdę, to nie wiem ile trzeba by w to włożyć pieniędzy, żeby to dowieść. Więc no cóż, kampania marketingowa oceniam na 5+. Koneksja tych obietnic z samym produktem na premierę 2. I to takie delikatne 2. Dwa na szynach tak zwane, ze względu na to, że no, fabuła była rewelacyjna, jestem nieustająco zakochana w bardzo wielu wątkach, Panam na przykład, czy Pana Policjanta, niesamowitego. Jest tam bardzo dużo rozwiązań, które faktycznie zostały dowiezione. No a czy już komunikacja po wszystkim była właściwa, czyli te wszystkie przeprosiny, obietnice? No nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że już trochę o ten wątek zahaczyłam na początku. Trzeba było posypać głowę popiołem i nie obiecywać kolejnych rzeczy, a tam też zostały obiecane niestety te DLC-ki, wielkie patche, a już chyba gdzieś tam
na pewno były decyzje i były burze mózgów na temat tego, kiedy tak naprawdę można tę grę naprawić. Jestem święcie przekonana, że obiecując być ta świadomość, że to jest niemożliwe do dowiezienia znowu gdzieś tam wśród panów z CDP-u wysoko postawionych była, a jednak nam coś obiecano. Także tak, no takie mam zdanie na ten temat. No to już zostawmy ten CD Projekt Red w takim razie. A z drugiej strony, jeszcze tak swoją drogą, bo wiesz, czy kampania była słaba? No nie do końca, no nie, była nieadekwatna, ale 8 milionów preorderów dowodzi, że ta kampania była rewelacyjna w takim stricte marketingowym aspekcie. Ja tu się zgadzam w pełni, bo tak jak mówiłaś o tym pociągu, na który wszyscy wyszliśmy, no to ja też jestem jednym z osób, które tego dokonało, mimo tego, że graczem jakimś tam bardzo zaangażowanym nie jestem, ale jakby asset gry, który został zaproponowany i to, że w końcu miało być coś nowego w tym, no sprawiło, że rzeczywiście była to... To był pierwszy raz, kiedy ja kupiłem grę na premierze. Na premierę i... tak. Ale popatrz, bo wreszcie coś nowego. Mhm. Co tak naprawdę tam nowego miało być? Bo to jest, jak trzeba zrobić rewelacyjną kampanię, żeby coś nowego, ale co nowego? Co tak naprawdę ci tam obiecano w tej kampanii? Bo ty, moim zdaniem, każdy wyszedł z tego hype'u, z tego trainu. Już piękna angielszczyzna, to jest bardzo łatwo angielszczynująca słowa branża. No. Ach. Wyszedł z jakimś takim swoim obrazem tego, jak ta gra ma wyglądać. Ale to miał być po prostu rewelacyjny świat, który wszystkim siadł i historia, która generalnie była dobrą historią. Nie? Nie wiem, czego ty się spodziewałeś na przykład po tej produkcji, bo im dłużej o tym rozmawiałam z różnymi ludźmi, tym większe miałam wrażenie, że po prostu to była taka kampania, która w głowie każdego rysowała jakieś nie wiadomo jakie złote góry i każdy te złote góry sobie w swój sposób gdzieś tam malował i budował jeszcze większe oczekiwania. No, fascynujące to było z takiego psychologicznego punktu widzenia. Prawda, no ja mogę odpowiedzieć, no mianowicie ta imersja, którą gdzieś tam obiecywano, to, że rzeczywiście będę mógł się zanurzyć w jakąś wirtualną rzeczywistość, która to znowu, i to mówię bardzo o perspektywie mojej prywatnej, będzie rzeczywistością nieskąpaną gdzieś tam, wiesz, w asecie fantazy, nie będzie mieczy, troli, smoków, bo takie gry już były i właśnie chociażby ten Wiedźmin wydaje mi się, że gdzieś tam dobrze zanurza nas w tą fantastykę, czy tą słowiańskość. A tutaj miałem właśnie nadzieję zostać bohaterem tych filmów, które gdzieś mnie tam wychowały, czyli wiesz, Łowcy Androidów, czy w ogóle tej całej takiej cyborgowej, czy androidowej serii z lat 80. i 90., które gdzieś tam na Blade Runnerze bazowały. Więc no ja przyznaję, ja się dałem, ale ja nie żałuję żadnej miłości w swoim życiu. Szedłem po prostu za cyberpunkiem i w gruncie rzeczy pomimo różnych zarzutów wciąż tę grę bardzo lubię. No i właśnie o tym też chciałem z tobą porozmawiać przez chwilę. Mianowicie, czy jest coś takiego, co twoim zdaniem cyberpunk rzeczywiście robi lepiej niż inne gry, albo przynajmniej robi tak dobrze, że warto byłoby o tym powiedzieć osobom, które na przykład jeszcze nie grały, albo które się wahają? No już nie zdradzając wątków zbyt wielu, ja od samego początku mówię, że tutaj fabuła i niektóre wątki postaci, które napotykamy na swojej drodze, no są rewelacyjnie poprowadzone i wciągają i ta narracja jest też genialna. Więc nie chcę zdradzić za dużo, ale nawet dla ludzi, którzy nie są tak jak ty fanami tego cyberpunkowego świata, no to myślę, że każdy tam odnajdzie jakąś taką imersję fabularną. To są po prostu świetnie napisane wątki fabularne. Nie wszystkie są skończone, nie wszystkie zdążono zakończyć, myślę, w taki sposób, w jaki one jeszcze mogłyby być dopracowane, ale naprawdę fabularnie ta gra stoi na bardzo wysokim poziomie. A tak jeszcze propos tego, co CDP robi dobrze, ty mówisz CD Projekt. CD Projekt Red. Teraz to już przestaje się na to zwracać uwagę, ale swego czasu, jak przeprowadzano jakikolwiek wywiad z panem Kicińskim chociażby, to no, powiem ci, gromy by na ciebie spadły. CD Projekt Red. Głowę popiołem równie w angielsko, daleko, co angielsko i... Nie, nie, no wiesz, ja nie pracuję w CD Projekcie, ale jakoś mnie to chyba uczulono mnie na to swego czasu, jeszcze za czasów moich dziennikarskich. Jeśli chodzi o podążanie za tym, co gracze mówią i jakie swoje oczekiwania przedstawiają, to też nie jest tak, że zupełnie nas, czy ich, czy generalnie graczy olano, bo wśród tych tysiąca usprawnień,
ponad 1000 usprawnień, które zostały w ciągu tego roku wprowadzono. Chociażby ulepszono minimapę. Nie wiem, czy ty miałeś taki problem, ale generalnie mając na uwadze to, jak świetnie była rozwiązana kwestia minimapy i podglądu tej minimapy w chociażby serii GTA, no i w GTA 5 oczywiście, jako taki flagowy produkt, no minimapa w Cyberpunku była straszna. I to w końcu naprawiono. Wydaje mi się, że nawet przed różnymi innymi poprawkami, które miały być wprowadzone, właśnie te minimapy poprawiono na prośbę graczy. Nie wiem, czy tobie to sprawiało jakąś większą trudność i bardzo przeszkadzało ci w rozgrywce, ale mi owszem i bardzo wielu graczy faktycznie ten wątek podnosiło. Jeśli chodzi o resetowanie punktów umiejętności, to w wielu grach już jest standardem i nagle w tym cyberpunku, jeżeli wybraliśmy sobie złą umiejętność, nie można było tego zresetować. To drzewko umiejętności było faktycznie źle rozpisane, coś tam poszło nie tak. Z jednym z update'ów wprowadzono tę możliwość za głosem graczy i społeczności, zdaje mi się. Więc to też nie jest tak, że teraz ten CDEP ma graczy w nosie. Po prostu dzielnie dziergają i ja mam nadzieję, że za maksymalnie rok, no tyle daje, zagramy już w pełnoprawnego cyberpunka. Jeżeli masz tam jakieś kontakty, to koniecznie przekaż im, że mam ciągle ten problem, że jak zmieniam stację, że jak zmieniam kamerę, to muszę zmienić stację radiową. To jest... Ale ja nie ukrywam, że ja też to jest coś takiego, co bardzo dobrze mi się kojarzy z tą grą, że jeżeli chcę zmienić kamerę, najpierw zmieniam stację radiową, dopiero potem mogę zmienić kamerę. Cudownie. Ja uważam, że to... Mi się to kojarzy z jakimś takim odpalaniem starego malucha, że tak, wiesz, tak, musisz tak. Najpierw walnąć z lewej strony, kopnąć w prawy bok i dopiero możesz ruszać. No tak, no, ty to wspominasz z uśmiechem, ale jest kilku graczy, którzy faktycznie to na samym początku powiedziały, że gracze rzucili się, żeby oceniać tę grę bardzo, bardzo, bardzo słabo. No rzucili się, żeby oceniać tę grę słabo, bo byli rozczarowani po bardzo... niemiłym zderzeniu z tym hype trainem, na którego mieli wsiąść, a wylądowali pod nim. Och, jak to było filozoficzne. No dobrze, mam ostatnie pytanie. Ostatnie? No jak, naprawdę? Naprawdę. Jakoś naprawdę szybką akcję robimy. No proszę bardzo, ja myślałam, że tutaj jeszcze będziemy rozmawiać o aspekcie giełdowym na przykład, bo to ja mam jeszcze... Dobrze, dobrze mów. Ja zapomniałam, że ty zapomniałeś, że ja bardzo dużo gadam, także... Mów, a ja się absolutnie nie zapomniałem, jaki jest aspekt giełdowy gry Cyberpunk 2077. Nie no, miałeś zadać ostatnie pytanie. Ja chciałam powiedzieć o generalnie giełdzie i o tym, jak reaguje rynek i to, jak polski game dev i sytuacja w polskim game devie się zmieniła po premierze Cyberpunka, ponieważ nie wiem, czy wiesz, w 2020 roku, jeśli chodzi o giełdę, to panowała absolutna hossa gamingowa. Wszyscy chcieli inwestować w gaming, wszyscy chcieli inwestować w CDEP, wszyscy chcieli inwestować generalnie w gry wideo. I wpłynęła na to nie tylko ta nadchodząca, bardzo hype'owana wtedy premiera Cyberpunka, ale chociażby to, że była pandemia. I podczas pandemii popyt na gry wideo się zwiększył. I też pewnie to zauważyłeś. Trochę więcej było czasu, żeby posiedzieć w domu i pokończyć kilka tytułów, co? Więc wtedy na giełdzie była bardzo hura optymistyczny nastrój panował. No a w 2021 roku, między innymi ze sprawą tej premiery, po prostu ten nastrój jak łeb na szyję padł. Czy w 2022 to zaufanie zostanie odbudowane też pod takim aspektem giełdowo-inwestycyjnym? No zobaczymy, ale bardzo ciekawe jest to obserwowanie nastrojów i mam nadzieję, że jednak ta ostrożność nie będzie aż taka duża, bo bez dużych pieniędzy faktycznie trudno jest te gry typu AAA tworzyć. Bo dobrze, przepraszam, ja już chciałam wyprzedzić kolejnych milion pytań i wepchnąć się z wszystkimi tematami, o których chciałam powiedzieć, ale nie o to chodzi. Mów. Absolutnie. Bardzo lubię cię słuchać. Mianowicie ciekaw jestem tego, co wspomniałeś, bo ja tutaj mam trochę ambiwalentne poczucie, bo rzeczywiście no, pamiętam to, że ta premiera gdzieś tam w tle tego COVID-u miała miejsce. I też miałem wrażenie, że to właśnie będzie coś takiego, co ten rynek gamingowy troszeczkę natchnie, co sprawi, że on się jeszcze bardziej rozrusza, że wrócimy do starych gier, zaczniemy grać w nowe gry. Tymczasem znowu mam takie wrażenie, że w ogóle to był bardzo trudny rok dla branży gamingowej, że właściwie większość tych dużych tytułów przez ten rok
nie spełniło tych zakładanych obietnic. Że większych rzeczy, które nas ucieszyły, to były zaskoczenia, a najwięksi gracze koronawirus przepłacili dużą stratą. Czy byłby COVID, czy COVID-u by nie było, ja uważam, że premiera Cyberpunka wyglądałaby podobnie. I nie wiem, czy duzi gracze rozczarowali, duzi gracze na pewno po prostu przesunęli premiery. I to był rok przesuniętych premier i powrotu i odkrywania gier AA, nie AAA, tylko tych wszystkich indie, może AA-ów, a nie AAA-ów. No i bardzo dobrze, wbrew pozorom. Duzi gracze przesunęli trochę premierę. Premiery zresztą w tym roku, które miały miejsce, te przesunięte, czy Battlefield chociażby. O Battlefieldzie też możemy długo porozmawiać, bo to dopiero była gra, która rozczarowała. O mój drogi. Rozczarowała szczególnie tych, którzy od lat wielu są z Battlefieldem związani i ona też nie dostarczyła. Ja wiem, że my jesteśmy bardzo serduszkiem takim naszym lokalnym patriotyzmem związani z historią CD Projektu, ale tych rozczarowań trochę jest. Ale jeśli chodzi o odkrycia, no Valheim chociażby, gra tworzona przez dosłownie kilka osób, która podbiła serca w trakcie pandemii, czy Among Us? Gra, która wcale nowa nie była, ale nagle się okazało, że jest rewelacyjnie społeczna, socjalna i to w zasadzie było jedyne, co niektórym było potrzebne w trakcie pandemii, żeby codziennie wieczorem się spotkać i poszukiwać się trochę nawzajem. No, czy rozczarowali? To też, myślę, jest temat na zupełnie oddzielną debatę, bo tych powodów, dla których w pandemii trudno było wydać grę i trudno było na przykład dorwać konsolę. I dalej jest trudno dorwać karty graficzne i w ogóle ze sprzętem elektronicznym łatwo nie będzie w najbliższym czasie, no to jest sporo, bo tu mówimy o mikrochipach i o fabrykach, które generalnie problemów miały bardzo sporo w trakcie pandemii. I jeżeli w ogóle chodzi, generalnie na marginesie powiem, jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, to nie zapowiada się, żeby w ciągu najbliższych miesięcy ta poprawa nastąpiła, bo to nie jest takie proste. No to wybudować nowe fabryki, no to jest jakaś określona przepustowość. To nie jest tak, że sobie nagle stworzymy tych mikrochipów 300 razy więcej i z dostępnością czy konsol, czy smartfonów, czy jakichkolwiek urządzeń technologicznych, zaawansowanych technologicznie, jeszcze trochę będzie problem. I to dotknęło tak nas, jak i producentów. Zresztą przestawienie się chociażby na pracę zdalną brzmi jakby faktycznie w naszej branży, w branży gamingowej, w branży game devowej było łatwiej, ale to też wymagało sporego nakładu pracy i czasu. No cóż, to tak, myślę, że możemy kiedyś się umówić za rok na przykład albo za dwa na takie podsumowanie. Co się w tej pandemii tak naprawdę zadziało i czy już z tego wyszliśmy, czy jeszcze długo wychodzić będziemy. No dobrze, no to tak tytułem podsumowania, jak myślisz, uda się tą awarię, tą całą sytuację po Cyberpunku jeszcze posprzątać? Czy to jest temat, który jest jeszcze otwarty, czy już raczej powinniśmy skupić się na tym, co wielcy gracze tego rynku gamingowego nam szykują i już myśleć o następnych produkcjach? Myślę, że cały czas warto myśleć o następnych produkcjach, ale gra jest łatana. Święcie jestem przekonana, że za może kilka miesięcy, może rok zobaczymy tę grę w pełnej krasie. Mam taką szczerą nadzieję, a pozytywne oceny, które się pojawiają chociażby właśnie na Steamie w ciągu ostatnich miesięcy, pokazują, że nie warto tego Cyberpunka jeszcze skreślać, więc jeśli ktoś był bardzo obrażony i na przykład zwrócił w tym pierwszym miesiącu, czy w tygodniu po premierze. Dziękuję bardzo, Guinnessku. Jeśli rozłączy nas teraz, to przepraszam. Nie rozłączyło na szczęście. To być może będzie warto teraz albo w przeciągu najbliższych miesięcy do tej gry wrócić i dać jej drugą szansę, bo to jest naprawdę fajna gra. No, ja się absolutnie do tych słów dokładam. Również jestem zdania, że Cyberpunk to jest coś takiego, co warto spróbować, warto dać szansę i ja jednak jestem zdania, że gdzieś tam na te problemy technologiczne, jeżeli przymknie się oko, to pod tymi wszystkimi bugami, pod tymi wszystkimi glitchami naprawdę kryje się wspaniały świat i wspaniała fabuła, tak jak mówiłaś. Bardzo dziękuję. Tak. Gościem ROT Online była Agnieszka Borysiuk. Rozmowy o grach mam nadzieję, że będą kontynuowane i zobaczymy się w najbliższym czasie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.